była czołową polską gimnastyczką lat 50. i 60. XX wieku. Po zakończeniu sportowej kariery uczyła gimnastyki bielskie dziewczyny. Do dzisiaj można ją spotkać na sportowych zawodach w Bielsku-Białej, gdzie w roli sędziego jest dokładna i sprawiedliwa. Kim jest osoba, o której opowiemy w tym filmie? To Natalia Kot-Wala, jedna z najjaśniejszych gwiazd bielskiego sportu. Natalia Kot-Wala urodziła się w 1938 roku w Siemianowicach Śląskich. Jej tata chciał, żeby została baletnicą, jednak ona, nieco przez przypadek, została gimnastyczką sportową. Moja przygoda ze sportem zaczęła się od kolonii. Byłam na koloniach i tam poznałam koleżankę, która już ćwiczyła. Widząc, że ja umie czegoś, umie już tam przerzut bokiem, tam salto, więc zaprosiła mnie, że jak przyjedziemy do domu, to żebym koniecznie przyszła na salę. Obiecała mi, że jednak przyjdę. Ale w międzyczasie mój tato zapisał mnie na balet. I jeździłam do Katowic właśnie na balet. Pewnego razu tata mówi, a to już teraz będziesz mogła sama sobie pojechać. I ja zamiast do Katowic pojechałam właśnie do Michałkowic na salę. Tam przyszłam na tą salę, no trener popatrzył na mnie i mówi, no zobaczymy, jak się nadasz, no to zostaniesz. Po kilku treningach powiedział, no już jesteś przyjęta do sekcji. No i tak potoczyła się moja kariera. Później zaczęłam od klasy młodzieżowej, więc szybko mi to wszystko poszło. I co roku zdobywałam klasę trzecią, drugą, pierwszą i po 3 latach dostałam się do kadry. Natalia Kot-Wala zaczęła uprawiać gimnastykę sportową jako nastolatka. Dzisiaj, gdy w tej dyscyplinie debiutują kilkuletnie dzieci, brzmi to zaskakująco. Ale przed laty sukcesy w gimnastyce sportowej odnosiły nawet panie po 30. Zaczęłam karierę w wieku 13 lat, bo wtedy tak się zaczynała gimnastyka. No, uważam, że właściwie to było dobre, bo nie były to dzieci takie bardzo małe, gdzie w tej chwili mając 16, 17, 18 lat, one już kończą. Ja z kolei mając 18 lat pojechałam pierwszy raz na olimpiadę do Melbourne i byłam jedna z najmłodszych uczestniczek. Więc to się też liczy w porównaniu, gdzie Hela Rakoczy miała wtedy 35 lat. Zdaniem bielskiej mistrzyni gimnastyki droga do sukcesu w tym sporcie jest jedna – ciężka praca na treningach. Bez tego o laurach nie ma co marzyć. Mój trening wyglądał w ten sposób, że przychodziłam na salę, była pierwsza rozgrzewka, później było po kolei ćwiczyliśmy na każdym przyrządzie. W sumie trwało to 3 godziny. 3 razy w tygodniu trenowałam w klubie, a następne 3 razy w tygodniu jeździłam do Świętochłowic, bo byłam tam był ośrodek i w tym ośrodku, oprócz tego, że w klubie, to jeszcze w ośrodku tym ćwiczyłam i w sumie ćwiczyłam 6 razy w tygodniu po 3 godziny, no to wychodzi 18 godzin. Na obozach było w ten sposób, że jeszcze dodatkowo ćwiczyliśmy. Jeśli były jakieś braki, to trener zabierał nas na salę i trzeba było następne 2 godziny ćwiczyć. Także w sumie można powiedzieć, że ćwiczyliśmy bardzo dużo, bo wtedy teraz się mówi, że a co to było dawniej wasze ćwiczenia, ale to nieprawda, bo w gimnastyce trzeba było dużo ćwiczyć, żeby do czego dojść. Największy sportowy sukces Natalia Kot-Wala odniosła w 1956 roku, zdobywając w australijskim Melbourne brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Olimpiada w Melbourne była wspaniała. Było to dobrze, że wtedy jechała cała ekipa i wtedy byliśmy od początku do końca na olimpiadzie. No, mieliśmy wyznaczone godziny treningów,
więc poszczególne kraje, każdy miał wyznaczony tryb, bo trzeba było wcześniej przyjechać, bo zaaklimatyzować się. No i nasze treningi odbywały się albo rano, albo wieczorem, ale wszystko było dobrze i było to wspaniałe. Tak samo jak było otwarcie olimpiady, to nie było tak, że szła jedna zawodniczka czy coś. Szłyśmy całą drużyną i cała ekipa Polski była właśnie na tym otwarciu. No w tej chwili wiem, że jest inaczej, bo jak już byłam w Rzymie, to tylko przyjeżdżałyśmy na dane dyscypliny. No i to jest właśnie też źle, bo wtedy nie ma czasu na to, żeby coś zobaczyć, tylko trening, zawody i do domu. Choć olimpijski medal bardzo ucieszył drużynę polskich gimnastyczek, w zespole pozostał niedosyt. To była też taka zła sytuacja, bo to w 1956 roku to były rozruchy na Węgrzech i Węgierki były bardzo faworyzowane. I uważamy, że my powinniśmy wyżej trochę stanąć, aniżeli otrzymać ten brązowy medal. No ale tak ocenili sędziowie, no i tak się stało, no, że jesteśmy na trzecim miejscu, ale to i też było wspaniałe. W pamięci bielskiej sportsmenki mocno utkwiły też zawody o Mistrzostwo Polski, w trakcie których zdarzył się jej przykry wypadek. Mistrzostwa Polski też było bardzo ważne. Już prowadziłam cały czas i był ostatni przyrząd, były poręcze. I kiedy już był ostatni element, wykonywałam, wtedy się żerdź złamała. Tak, bo dawniej były takie żerdzie, że one się łamały. W tej chwili o tym się nie słyszy. I już musiałam powtórzyć, była potem zmiana żerdzi i dopiero potem musiałam powtórzyć jeszcze raz całe ćwiczenie. Więc to było trochę, to było stresujące. No ale w końcu zdobyłam to Mistrzostwo Polski wtedy. Tak Natalia Kotwala odpowiada na pytanie o to, jak trafiła do Bielska Białej. W 1959 roku byłam na obozie w Zakopanem, na obozie wypoczynkowym i tam właśnie zapoznałam się z obecnym mężem. Oni byli na obozie, ale już mieli zawody. Był to skoczek narciarski i po 3 latach znajomości pobraliśmy się i ja tym sposobem właśnie przyjechałam do Bielska. Dostaliśmy mieszkanie, to znaczy dostaliśmy lokal od generała Ziętka. Mieliśmy do wyboru albo Katowice, albo Bielsko. No wiadomo, że mąż Bielszczanin, to znaczy Bystrzanin, no ale tam właśnie tutaj ma więcej tej góry są, no i wiadomo, że skacze. No a ja się dostosowałam, no i w tej chwili już żyjemy ze sobą 50 lat. W zeszłym roku mieliśmy 50-lecie pożycia małżeńskiego. Swoją karierę Natalia Kotwala zakończyła, gdy nadal była na sportowym szczycie. W 1964 roku skończyłam moją karierę, no bo urodził nam się syn, a potem już nie chciałam wrócić. Zawsze jest ta większa satysfakcja, że tak jak tutaj nawet mam zdjęcie, kotku wróć, że jest ta satysfakcja, że nikt nie mówi, mogłabyś już skończyć, że już masz dosyć, a tak jednak jeszcze żałują, że tak wcześnie skończyłam swój sport. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Na pewno jest lepiej skończyć w sławie, aniżeli później już coraz niżej. Po zakończeniu zawodniczej kariery Natalia Kotwala była współorganizatorką i trenerką żeńskiej sekcji gimnastyki sportowej Klubu Sportowego Start w Bielsku Białej. Pracowałam w szkole numer 20, tam mieliśmy halę, salę mieliśmy wypożyczoną, a pracowałam w klubie sportowym Start z taką nauczycielką Teresą Klisz. Właśnie utworzyliśmy tą sekcję, bo męska sekcja już była, Szamota prowadził, trener, a myśmy właśnie z tą koleżanką utworzyły tą sekcję.
No, ćwiczyłyśmy, no z tym, że były te trudne warunki, bo w końcu 3 razy tylko w tygodniu i musieliśmy, przychodząc na tą salę, musieliśmy rozciągać przyrządy i chować z powrotem, a to do niczego dobrego nie prowadzi. Bo teraz, żeby być na szczycie, no to trzeba mieć już halę z prawdziwego zdarzenia. No, ja tam nie wiem, jak ile lat byłam, ale zrobiliśmy nabór tych małych dzieci i w końcu tak wyćwiczyłam je i zdobyłam Mistrzostwo Śląska. Więc to było już bardzo dużo, żeby ja w klasie młodzieżowej z Bielska pochodząc zdobyłam Mistrzostwo Śląska, gdzie takie drużyny były jak Zabrze, jak Nowy Bytom, czy Pałac Młodzieży. Ja twierdzę, że łatwiej jest samej ćwiczyć, aniżeli szkolić. Ale najgorsze są zawody, bo wtedy się to widzi i chciałoby się, żeby jak najlepiej zaćwiczyła. No i ja widzę zawsze te błędy, które popełniła. Także z punktu widzenia trenera jest to bardzo trudne. O podsumowanie sportowych osiągnięć bielskiej gimnastyczki poprosiliśmy Kazimierza Polaka, prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Natalia Kotwala to jedna z bardziej zacnych i znanych postaci bielskiej, właśnie podbeskidzkiej rodziny olimpijskiej. To 15-krotna mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej, 2-krotna mistrzyni Europy, 2-krotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy, nasza 2-krotna olimpijka, z tym, że w Melbourne w 1956 roku zdobyła brązowy medal na igrzyskach letnich drużynowo w ćwiczeniu z przyborem. W latach 55-64 reprezentowała nasz kraj aż 36 razy w różnych międzynarodowych imprezach. Państwa Walów poznałem bliżej, pracując w liceum Adama Smyku, będąc nauczycielem matematyki. Miałem okazję uczyć ich syna i w tym momencie zauważyłem właśnie dużą troskę o losy swego dziecka, bo nie każdy rodzic i tacy znani rodzice, tacy utywani, wykazują wiele troski, chcieli jak najlepiej, żeby syn najlepszy wynik osiągnął. Natalia Kotwala nadal odwiedza sportowe areny. Panią Natalię poznałam, mogę mówić po imieniu, ponieważ się znamy od lat 20, ponieważ była 20 edycja Mistrzostw Bielska-Białej Szkół Podstawowych w Gimnastyce Sportowej, której pani Natalia patronuje. My poznałyśmy się, ponieważ od początku istnienia tych zawodów pani Natalia sędziuje te zawody, jest na każdych zawodach, z wyjątkiem tego roku, gdzie miała problemy zdrowotne jej mąż. Więc w tym roku jej nie było, uprzedziła nas, że nie da rady. Jest co roku z dziećmi, zazwyczaj przedstawiamy ją, mówimy, jakie jej są sukcesy, jak i również pan Mietek Strzałka, który jest również bielskim gimnastykiem i uczestniczył w olimpiadzie. Również jest na każdych naszych zawodach i oni w dwójkę jak gdyby dają przykład tym młodym dzieciom, którzy dopiero zaczynają uprawiać sport, no bo jest to szkoła podstawowa i są to zazwyczaj niższe klasy, no bo gimnastyka jest sportem dzieci, zaczyna się od bardzo wczesnych lat. Bardzo się cieszę, że może sędziować, bo jest autorytetem dla tych dzieci. I jak ona sędziuje te zawody, więc nie ma dyskusji, że sędzia był niesprawiedliwy, czy sędzia coś tam ominął, bo wiadomo, że ona wszystko widzi. Ona jest bardzo dokładna i te oceny u niej ani razu nie były zakwestionowane przez jednak sporą liczbę dzieci, które startują. Janusz Kruk, były gimnastyk startu Bielsko-Biała, a obecnie trener gimnastyki sportowej i akrobatyki, podkreśla, że kiedyś o sukcesy w tej dyscyplinie było jeszcze trudniej niż teraz. Myślę, że wtedy, kiedy pani Natalia Kotwala trenowała, była to troszeczkę trudniejsza dyscyplina, ze względu na to, że w tej chwili w gimnastyce sportowej są ukierunkowania na poszczególne przyrządy. Kiedyś startowało się w wieloboju, teraz też startuje się w wieloboju, natomiast wszyscy zawodnicy musieli startować w wieloboju. W tej chwili
zawodnicy są ukierunkowani już tylko na przykład na dwa poszczególne przyrządy, gdzie, no wiadomo, jeżeli się trenuje dwa przyrządy, jest dużo łatwiej, niż jak się trenuje wszystkie w męskiej, tak jak w męskiej sześć przyrządów, natomiast w żeńskiej były cztery przyrządy. Właśnie pani Kotwala pokazała, że jest wszechstronną zawodniczką, że jest na tyle utalentowaną, że z tego co pamiętam, to zdobyła Mistrzostwa Europy bodajże dwa razy. No i brązowy medal olimpijski, co jest nie lada wyzwaniem i sukcesem, jeżeli chodzi o gimnastykę sportową. To jest osiągnięcie na miarę, no w tej chwili tak jak Leszek Blanik zdobył mistrzostwo olimpijskie w skoku przez stół gimnastyczny, tak w wieloboju zdobyć brązowy medal to jest, myślę, nie lada wyczyn, nie lada osiągnięcia. Choć bieska gimnastyczka swoją karierę zakończyła blisko pół wieku temu, nadal jest dobrze znana sportowym dziennikarzom z Podbeskidzia. W annałach sportu na Podbeskidziu Natalia Kotwala zajmuje miejsce szczególne i to z kilku powodów. Wielu jest znanych, utytułowanych sportowców w regionie i Bielsku-Białej, którzy odnosili sukcesy w dyscyplinach sportu bardzo popularnych, medialnych i mających duże tradycje w Bielsku-Białej, jak boks, piłka nożna, siatkówka czy sporty zimowe. Tymczasem pani Natalia odnosiła sukcesy w gimnastyce, a jest to przecież dyscyplina, która tak uznanych tradycji tutaj w regionie nie ma. Sukcesy były bardzo duże, bo zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, włącznie z udanymi występami podczas Igrzysk Olimpijskich. Pani Natalia znana jest także z innego powodu. Otóż sławny jest także jej mąż, pan Piotr Wala, który karierę rozpoczynał w narciarstwie alpejskim, ale później szybko zdecydował się na skoki narciarskie. Tutaj odnosił duże sukcesy. Kilka razy był mistrzem Polski, także startował na Igrzyskach Olimpijskich. Dziś można powiedzieć, że wspólnie z panią Natalią tworzy taką beskidzką rodzinę olimpijską w dosłownym tego słowa znaczeniu. Sportowe sukcesy Natalii Kotwala docenił bielski samorząd, wpisując ją do księgi osób zasłużonych dla naszego miasta. Te zasługi są sportowe, oczywiście są ogromne, bo przecież największym jej osiągnięciem jest brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku. Ponadto dwa złote medale i dwa brązowe na Mistrzostwach Europy. Dwa razy była w finale Mistrzostw Świata. 15 razy była mistrzynią Polski. No myślę, że katalog jej osiągnięć sportowych jest ogromny. Jest to jedno z takich ikon naszego bielskiego tutaj sportu. I myślę, że ten wpis dla takiej osoby, tak zasłużonej, był naprawdę bardzo właściwy, bardzo potrzebny. Oprócz tego po zakończeniu kariery pani Natalia Kotwala trenowała jako trener, trenowała młodzież, dzieci w klubie Start, który miał bardzo w swoim czasie duże osiągnięcia, jeśli chodzi o gimnastykę. I również pracowała w szkole jako nauczycielka wychowania fizycznego. Myślę, że jest taką osobą, którą możemy jako przykład dawać dzisiaj dzieci, młodzieży. Jest modelem sportowca, modelem człowieka, rodzina również jej jest bardzo sportowiona. Jej mężem jest również olimpijczyk, pan Piotr Wala, skoczek narciarski, wielokrotny reprezentant Polski w skokach narciarskich. Myślę, że jak powiedziałem, i ona sama, i jej rodzina jest taką rodziną modelową, którą możemy właśnie dzieciom, młodzieży pokazywać, że tak należy kształtować swoje życie. Natalia Kotwala nie ukrywa, że już jako młoda dziewczyna chciała mieszkać w Bielsku-Białej i do dzisiaj uważa nasze miasto za bardzo ładne. Ja jestem zachwycona Bielskiem. Zresztą jest, naprawdę jest ładnie. Gdzie się nie pójdzie, tam wszędzie jest ładnie. Zawsze mi się podobało Bielsko i właśnie mówiłam, że chciałabym w Bielsku mieszkać. No i udało się.